zabranie głosu proszę pana Piotra Szubarczyka, przedstawiciela Instytutu Pamięci Narodowej z Gdańska. Wiele razy mówiłem o Ince, ale mówić o Ince w tym miejscu, w obecności pani Zofii, córki lotmistrza Pileckiego, w obecności pani Zuzanny, która mi przypomina nieustannie naszego prezesa, w obecności córki generała Potasińskiego, którego znałem osobiście. To jest wielkie wyzwanie. Pan pułkownik powiedział dużo o życiu Danusi Siedzikówny Inki, więc ja pozwolę sobie na pewne refleksje. Przede wszystkim nie dowierzam ciągle, że tylu nas zgromadziło się w Krakowie, by uczcić Inkę. Patrzę na księdza Kluczka, który wykonał to piękne dzieło. Nie dowierzam. 6 lat temu w Sopocie, w sierpniu, zgromadziliśmy się, by poświęcić kamień pamiątkowy Inki w parku sanitariuszki Inki w Sopocie. A tu jest też park. Sopot, Kraków. Pamięcią o Ince została objęta cała Polska. Pani Zuzanno, pan prezes wtedy przysłał nam list na tę uroczystość w Sopocie. Wyjeżdżał za granicę, nie mógł być w Sopocie. I napisał tak. W sierpniu 1946 została stracona przez komunistycznych oprawców Danuta Siedzikówna Inka, sanitariuszka w oddziałach majora Zygmunta Szendzielarza Łupaszki, walczący z narzuconym Polsce przez Sowiety reżimem. Osób, które w swym powojennym życiorysie mają podobne karty, było wiele. Czcimy jednak pamięć Inki także z innego powodu. Mamy oto do czynienia z ofiarą bezdusznej i wyjątkowo bestialskiej zbrodni popełnionej nie tylko w sali egzekucyjnej, która była miejscem kaźni, ale także na sali sądowej, gdzie w wyniku przeprowadzonej farsy, zewnętrznie tylko przypominającej proces sądowy, zapadł nieprawomocny wyrok, odgórna decyzja o zamordowaniu tej nastoletniej bohaterki. Mimo że na kartce papieru była decyzja sądu powzięta w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Jakie to straszne. Pani ojciec był skazany w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. On, który miał takie zasługi. Inka była skazana przez sowieckich sędziów, tak należy powiedzieć. Polaków, ale w służbie sowieckiej, więc sowieckich sędziów w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Pan generał August Emil Fildor Wnil, pierwszy wyrok w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Te kanalie śmiały wypowiedzieć takie słowa na sali sądowej. Człowiek, który dowodził akcją likwidacji Franca Kuczery w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, stawał potem przed nimi i oni mówili, że skazują go na śmierć w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. Pisał dalej pan prezes Kurtyka. Ta kartka papieru umożliwiła doprowadzenie zbrodni do końca. Stanowi akt oskarżenia wobec wszystkich odpowiedzialnych za to. Niczym nie usprawiedliwiono okrucieństwo. Postać Inki, która gromadzi dzisiejszej nocy osoby chcące złożyć jej hołd, niech będzie potępieniem zbrodni komunistycznej, jaka się dokonała w Gdańsku i innych ówczesnych zbrodni. Myślę, że po tych słowach pana
prezesa Kurtyki nie trzeba więcej wyjaśniać, dlaczego tu, w tym parku, gdzie są popiersia wybitnych oficerów Armii Krajowej i w ogóle Wojska Polskiego, pana generała Andersa, pana generała Okulickiego, pana generała Fildorfa, pana rotmistrza Pileckiego, gdzie są popiersia wielkich Polaków, takich jak Zbigniew Herbert, że będzie także popiersie skromnej sanitariuszki. Ale ona reprezentuje całą rzeszę sanitariuszek, łączniczek Armii Krajowej. Ona reprezentuje także panią porucznik Janinę Lewandowską, o której wspomniał przed chwilą pan pułkownik. Ona reprezentuje jej siostrę Agnieszkę. To były córki generała Dowbor-Muśnickiego. Jedna umierała, Janina, od strzału w tył głowy nad Dołem Katyńskim w swoje urodziny, a druga dwa miesiące później, w czerwcu 40 roku, Agnieszka w lesie, w Palmirach. Pan profesor Chrzanowski, aresztowany w Sonderaktion Krakau, umierał w Sachsenhausen, a jego ukochany syn, major Wojska Polskiego, umierał w Katyniu od strzału w tył głowy. To nie są jedyne takie przypadki. Inka będzie tutaj w tym parku jak w rodzinie. Obok niej jest ksiądz Zdzisław Peszkowski, opiekun pomordowanych na wschodzie, opiekun Sybiraków, opiekun kapelan Golgoty Wschodu, a przecież jej ojciec, ojciec Inki, Wacław Siedzik, był w młodości zesłany na Sybir na 13 lat, a potem po raz drugi 10 lutego 40 roku. Jak to było, Oluchu? 10 lutego będzie pamiętać, gdy przyszli Sowieci, myśmy jeszcze spali. Patrzę na Aleksandrę Fedaczyńską, ale dla mnie to jest Ola. Ola Lis, która od 17 roku życia współpracowała z Biurem Edukacji Gdańskiego Instytutu Pamięci Narodowej i wielokrotnie śpiewała piosenkę, która teraz jest w internecie jako piosenka Inki. Proszę sobie wyobrazić. I mało kto wie, że jest to słynny wymarsz uderzenia Andrzeja Trzebińskiego. Miał 21 lat, kiedy został rozstrzelany w Warszawie przez Niemców w egzekucji ulicznej. I Inka śpiewała tę piosenkę, może nawet nie wiedziała, kto ją napisał. Olu, piosenka Inki. Bez tej piosenki moje wystąpienie byłoby bardzo ubogie. A jeśli bzy już będą, to bzów mi przynieś iść. I tylko mnie nie całuj, i nie broń iść. Bo choć mi wrosłaś w serce, karabin w ramię wrósł. I ciebie z karabinem do końca będę niósł. To wymarsz uderzenia i mój ten ranek tak słoneczny, piosenka nasza brzmi. Słoneczna ziemia miękka poniesie nas na bój, a Polska gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. A Polska gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. A jeśli będzie lato, to żyta kłos mi daj, dojrzały i gorący. I nie broń iść za kraj, bo choć mi wrosłaś w serce, karabin w ramię wrósł i ciebie z karabinem do końca będę niósł. To wymarsz uderzenia i mój ten ranek tak słoneczny, piosenka nasza brzmi. Słowiańska ziemia miękka poniesie nas na bój, a Polska gdy powstanie, to ty
naszej krwi. A Polska, gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. Poniosę nad granicę maliny, kłosy, bzy. To z nich granica będzie z miłości, a nie z krwi. Granice mieć z miłości w żołnierskich sercach u. Nasz kraj gdzieś tam się kończy, gdzie w sercach braknie tchu. To wymarsz uderzenia i mój w ten ranek tak słoneczny. Piosenka nasza brzmi, słowiańska ziemia miękka poniesie nas na bój. A Polska, gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. A Polska, gdy powstanie, to tylko z naszej krwi. Panie Mikołajewskie z Gdańska, Jadwiga i Helena, wówczas młodziutkie bardzo, ledwie 2-3 lata starsze od Inki, powiedziały mi, że Inka śpiewała tę piosenkę, uczyła ich tej piosenki. Do 3 nad ranem, 20 lipca 1946 roku, kiedy światło zgasło, wpadli ubowcy, którzy już wcześniej czaili się pod oknami. Została aresztowana. Aresztowana 20 lipca, 3 sierpnia skazana na karę śmierci w ciągu 14 dni. Przewodniczącym składu sędziowskiego był człowiek, który potem pisał pisma do władz, że jest niedoceniony, a przecież ma tyle zasług. Skazana na karę śmierci 3 sierpnia, 28 sierpnia o 6:15 odbyła się egzekucja. Mamy też relacje z więzienia gdańskiego, w którym przelało się tyle polskiej krwi w czasie wojny. Niemieckie więzienie na Schießstange, puste w marcu 1945 roku, miesiąc później przepełnione do granic możliwości. Niby Niemców tam aresztowano, ale 1/3 to byli Polacy i Kaszubi, przypadkowi czasami ludzie. Inka nie była przypadkowa. Panie i panowie, kochani, bardzo często słyszałem przez te lata głosy oburzenia. Ach, jacy głupi, niedobrzy ubowcy. Jak można było taką młodziutką dziewczynę skazać i zabić? I gdzieś tam w domyśle, że to może jakaś pomyłka albo głupota. Nie, to nie była żadna pomyłka. Nie mówmy o Ince jako o ofierze, bo to ją obraża. Dziewczyna, która mówi, że nie podpisze prośby do Bieruta, to nie jest ofiara. Z punktu widzenia sowieckich interesów w Polsce Inka była winna. Tak, ponieważ przeciwstawiała się wizji Polski jako dominium sowieckiego. Przeciwstawiała się tak zwanej nowej rzeczywistości, jak się wtedy mówiło i pisano. Przeciwstawiała się tak, jak przeciwstawiał się pan rotmistrz Pilecki. Olgierd Christa Leszek umarł nam kilka lat temu, ale zdążyliśmy z nim porozmawiać. Dowódca szwadronu, w którym służyła Inka, takie pozostawił świadectwo. Była bardzo obowiązkowa. Nie pamiętam, żeby się kiedykolwiek skarżyła, choć nie brakowało długich, forsownych marszów. W lipcu wysłałem ją do Gdańska po medykamenty dla oddziału. Kiedy stanęła przede mną, żeby zameldować gotowość wyjazdu, spojrzałem zdziwiony, jakbym ujrzał kogoś zupełnie nieznanego. Była zawsze ubrana w wojskowy uniform i w wojskowe buty, które zniekształcały sylwetkę. Teraz stała przede mną smukła,
uśmiechnięta, ładna dziewczyna w pożyczonej gdzieś na wsi letniej sukience. Udało się nawet ustalić, czyja to była sukienka. Danka weszła do pawilonu egzekucyjnego gdańskiego więzienia przed godziną 6 28 sierpnia 1946 roku. Za 6 dni miała skończyć 18 lat. Ile pragnień, ile marzeń, ile nadziei związanych jest z tą czarowną datą. 18 lat, 18. Kolejne pokolenia nastolatków nie mogą się tego doczekać. Ona miała podwójny powód, by oczekiwać tej 18. Przy porodzie zostały uszkodzone drobne mięśnie twarzy. Była to ładna, szczupła dziewczyna, ale na skutek tego uszkodzenia miała taką twarz w takim grymasie. Miała lekko wklęśnięty policzek. Bardzo się tego wstydziła, jak każda dziewczynka, która chce być piękna. Ojciec, który ją bardzo kochał, pojechał z nią do Warszawy jeszcze przed wojną, do pana profesora, który powiedział: takie rzeczy można poprawić, ale musisz skończyć 18 lat. Nie przejmuj się. Skończysz 18 lat i tatuś znowu cię tu przywiezie i będzie wszystko dobrze. I ona przez wiele lat myślała o tym, o tej operacji. O czym myślała Inka, kiedy stanęła o 6:15 przed tym plutonem egzekucyjnym? Kiedy się ma 18 lat, to się nie myśli o wieczności. Więc ja sobie wyobrażam, że ona mogła mimowolnie powtarzać sobie: nie pojadę do Warszawy. Kiedyś dowiedzieliśmy się, że żyje spowiednik Inki, ksiądz Marian Prusak. Jego nazwisko czytelne było na protokole z wykonania wyroku śmierci. Jedziemy do 90-letniego kapłana, do Rumi, koło Gdyni. Myślę sobie: starszy człowiek, będzie trudno rozmawiać, ale może choć cośkolwiek usłyszymy. Samochód się zatrzymuje, wybiega do nas ten staruszek. Jest zima, bardzo zimno, mróz. Wybiega w samej marynarce. Jak to dobrze, że przyjechaliście. 2 lata temu byłem w szpitalu. Już umierałem. I potem nagle nastąpiło jakieś ozdrowienie. Wtedy pani doktor mi powiedziała: widocznie ksiądz ma jeszcze coś do zrobienia. Teraz już wiem, co mam do zrobienia. Ksiądz Marian Prusak był kapelanem w Powstaniu Warszawskim w batalionie Łukasińskim. Przeżył rzeczy straszne. Był wyciągany spod gruzów zawalonego domu, półżywy. Spowiadał chłopca 17-letniego, który umierał i nie wiedział, że już nie ma nóg, bo był przykryty kocem. Myślałem sobie: może nie pamięta tej sprawy Inki, a on mówi, że żyje, dlatego że musi jeszcze opowiedzieć o tej dziewczynie. I opowiedział wielokrotnie. Już go nie ma wśród nas. Opowiedział i odszedł do pana. Był więźniem politycznym w latach 50. Jeszcze na koniec o tej rodzinie Danusi, tutaj w Parku Jordana. To nie tylko ksiądz Peszkowski. Ksiądz Peszkowski, który miał szczególny sposób bycia, jak napisałem artykuł o Ince, to zadzwonił do mnie i mówi: no, Łotrze, miał taki zwyczaj, tak się zwracał do przyjaciół. No, Łotrze. Ale tu jest także pan generał Okulicki,
który powiedział 19 stycznia 1945 roku wszystkim żołnierzom Armii Krajowej, rozwiązując Armii Krajowej: dalszą walkę prowadźcie w duchu odzyskania pełnej niepodległości i ochrony ludności przed zagładą. To nie był akt poddania. Danusia stawiła się, można powiedzieć, na rozkaz. Pan pułkownik Pilecki znał ten ostatni rozkaz. Pan rotmistrz Pilecki znał ten rozkaz. I też stawił się na ten rozkaz. Chociaż jemu nie trzeba było rozkazu. Tu w Parku Jordana jest generał Anders. A przecież ojciec Danusi, Wacław Siedzik, przeżył jakoś ten kopalnię złota sowiecką i był żołnierzem generała Andersa. Umarł na szlaku, pochowany na cmentarzu w Teheranie, na wielkim polskim cmentarzu, o którym niewielu Polaków wie. Tutaj jest Zbigniew Herbert. Idź wyprostowany, idź wyprostowany. I ona szła wyprostowana. Kiedy zawieszaliśmy tablicę generała Fildorfa na budynku gdańskiego IPN-u, zastanawialiśmy się, jakie tam powinno być motto. I znaleźliśmy Seneki. Frangas non flectes. To się odnosi także do pana rotmistrza Pileckiego. Można go złamać siłą, ale nie można go zgiąć, nie można mu kazać służyć, nie można mu kazać być innym niż jest. I taka była Inka. I to ich łączy. I dlatego skromna sanitariuszka ma miejsce obok tych wielkich przywódców siły zbrojnej polskiego państwa podziemnego. Chciałbym, żeby Ola na koniec jeszcze coś zaśpiewała dla Inki.